zaczynamy drugie starcie podczas dzisiejszej gali Fame MMA. Odwrotna pozycja Shay błyskawicznie tę pozycję wykorzystała do przeniesienia walki pod siatkę. Mamy jest klincz. I czy będzie rzut? Noga, próbuję. Będzie próba haczenia. Tak, jest, bardzo, jest. Pięknie! Bardzo silne nogi Shay, piękny rzut. Rzut rodem z judo. I teraz zaczynamy rozbijać rywalkę. Piękna akcja w jej wykonaniu. Kapitalna akcja, w półgardzie wylądowała Shay, a teraz próbuje ustabilizować tę pozycję. Przenosi środek ciężkości na górę, aby wyciągnąć lewą nogę z pomiędzy dolnych kończyn Dominiki Rybak, aby przejść ewentualnie do pozycji bocznej. Mocno zapięta klamra na plecach Shay, a więc próbuje walczyć o pasywność Dominika Rybak. To będzie kosztowało sporo sił. Nie jest tajemnicą, że Shay trenuje z mężczyznami, tak jak się śmieliśmy, że trenuje na Gimperze, to tak Gimper sam jednak mówi, że walczy właśnie ze swoją partnerką i że wcale nie jest łatwo. Shay naprawdę jest potwornie silna, a teraz jedna Dominika musi o tym przekonać. Ja myślę, że tutaj teraz bardzo dobrze jest wykonywany plan, game plan przez Shay. Piotr Jarosz już mówi, żeby nie było pasywności, tutaj może zaraz nastąpić podniesienie walki do stójki. Ale pamiętajmy, to są rundy 3-minutowe. Shay, mimo że nie wykonuje wielkiej pracy z góry, kontroluje ten pojedynek, natomiast widzimy, co się dzieje na zegarze. To już jest prawie połówka pierwszej rundy. Tak, a ciosy coraz częściej spadają na głowę przeciwniczki. Jest próba właśnie mostowania ze strony Dominiki Rybak. Potwornie silna jest Klaudia. Popełniła błąd mostując, oddała pozycję pełnego dosiadu. To jest kapitalna sytuacja dla Shay, aby poszukać tutaj mocnych ciosów. Jeżeli ustabilizuje pozycję i zerwie ten uchwyt. Próba duszenia! Nie widać z tej strony kamery, czy tam coś jest zapięte. Nie, mamy podniesienie i czy będzie ground and pound teraz, czy to będzie koniec tego pojedynku. Wije się Rybak. Ale na mocne biodra, bardzo dobrze dociąża tymi biodrami rywalkę. Ona wije się z całych sił, próbuje mostować, rzucać biodrami, natomiast cały czas z góry Shay. Takie paniczne uciekanie wypompuje ją kompletnie z energii. I teraz Shay, czy skończy przeciwniczkę? Mam wrażenie, że Dominika nie ma pomysłu, jak to teraz zrobić. Świetnie tu ustabilizowała Shay, naprawdę. Mam wrażenie, że na festynach takich wiejskich ulubioną rozrywką dla Shay była właśnie jazda na tych byczkach takich, bo naprawdę kapitalnie trzymać tej pozycji nad bijącą rywalką i utrzymuje tę pozycję Shay przez niemalże całą drugą rundę. Ale zobaczmy, po tym pierwszą oczywiście. 35 sekund do końca, Shay nie robi tego na siłę, tak jakby nie chciała koniecznie kończyć w pierwszej rundzie, czyli inteligentnie, natomiast Dominika no sprawiła, że na razie tych ciosów zbyt dużo nie ma. Teraz próbuje znowu gdzieś wyciągnąć prawą nogę Shay. Znów przejść do dosiadu. Tak, i dokładnie, przejść znowu do dosiadu i to się chyba teraz uda. 15 sekund do końca pierwszej rundy, to jest runda wykańczająca dla Dominiki Rybak. Ja zastanawiam się, ile ona siły odzyska przez te 90 sekund. Ten stukot to pewnie duży spokój w jej głowie, że to już jest koniec tej męczarni. Oprócz tego była lekko podduszana, natomiast później widzieliśmy ciosy na korpus. Dobra robota, zdecydowanie rundę wygrała Shay. Myślę, że wykonany game plan w 100%. Shay poszła od razu po obalenie, kilka ciosów, dojście do przeciwniczki, obalenie. No i cała walka, cała pierwsza runda wyglądała na korzyść Shay. Dominika bardzo ładnie zaczęła. Middle kick, lewy, prawy, ale teraz zapina gilotynę nie do końca. Tak, i Shay błyskawicznie zrobiła to, co miała, czyli obaliła rywalkę, oswobodziła się z duszenia i teraz może bić. Doszedł ten middle kick. To jest ryzyko. To jest ryzyko takiej akcji. Dokładnie, no. Można łatwo złapać się w obalenie, że tak to powiem. Tak, wyprowadziła pierwsze kopnięcie, próbowała pójść ciosem, ale błyskawicznie nawet kosztem przyjęcia tych akcji skróciła dystans Shay, no i wylądowała z góry. Nie jest to być może dla widzów przed ekranami zbyt widowiskowy element walki, natomiast no buduje swoją przewagę zdecydowanie i walczy bardzo metodycznie Shay w tym pojedynku. Middle kick to takie kopnięcie, które bardzo łatwo jest wychwycić, przechwycić i jest bardzo niebezpieczne, jeżeli masz oponenta, który dobrze operuje zapasy. Mam wrażenie, że mało która zawodniczka będzie chciała walczyć z Shay'ą po tym, co dzisiaj tutaj widzimy. Dominika uchodzi przecież za bardzo mocną zawodniczkę freakfightową, natomiast Shay'a no tutaj na razie kompletnie daje jej żadnych szans, żadnych. Ewa Brodnicka pewnie by z chęcią spróbowała. I wtedy byśmy mieli konfrontację dobrej strajkerki z dziewczyną w parterze, ale nie kończmy tego pojedynku, bo ta walka jeszcze trwa cały czas. Dominika Rybak przecież jest w tym pojedynku, choć walczy o przetrwanie w drugiej odsłonie. Jest po raz kolejny ostrzeżenie ze strony sędziego Piotra Jarosza. Dochodzą te ciosy cały czas do głowy Dominiki Rybak. Może one nie są mocne, ale bardzo duża intensywność tych ciosów rozbija Dominikę Rybak. Shay bardzo mądrze teraz zepchnęła ją pod siatkę, żeby móc sobie kontrolować tą pozycję i myślę, że będzie cały czas punktowała. I ciosy na korpus.
bardzo mądra gra. Zdecydowanie osłabia to kondycję rywalki. Teraz Szeja próbuje wejść do dosiadu. Jest blisko. Nie, na razie pozycja boczna, uwolniona lewa ręka i zaczyna zasypywać przeciwniczkę ciosami. Z góry jest naprawdę skuteczna, jest ciężka. Potrafi wykorzystać ten swój gabaryt i swoją siłę. Teraz mocny cios doszedł do głowy Dominiki Rybak, ale wstaje Dominika Rybak! Bardzo ładna akcja Dominiki, ale od razu zrzuciła nogę za plecy. Kto wyląduje? No pięknie to zrobiła teraz Szeja. Naprawdę wychwyciła w ostatniej chwili głowę i kiedy przeciwniczka chciała ją obalić, pociągnęła i widzą państwo efekt. No widzimy tą siłę, widzimy tą siłę, widzimy tą siłę Szeji. Te nogi to naprawdę no, robią tutaj robotę. No potrafi w zapasy, nie ma co udawać. Widzieliśmy tutaj sytuację tak naprawdę 50 na 50 w pewnym momencie, ale z dużym spokojem załatwiła tę robotę Szeja, znów lądując z góry, ratując pozycję ofensywną. Wykluczyła jej rękę, przyjmiliśmy Kesa Getame. Piękny pokaz judo w wykonaniu Claudii. Sporo czasu jeszcze, 12 sekund, natomiast walczy o pasywność. Wykluczyła teraz rękę rywalki Dominika Rybak. Przetrwa to Rybak. I na samym końcu jeszcze zmiana płaszczyzny, ale były to tylko 3 sekundy do końca. Ale za to wielkie brawa, że walczy do końca. Od razu do klinczu Szeja. Ale już biodra odrzucane przez... Dominikę Rybak próbowała właśnie zerwać ten klincz, ale to za mało, to za mało. Zbyt duża różnica siły, zdecydowanie zbyt duża. Tam było ładne kolano na korpus w wykonaniu Dominiki, ale na nic się to nie znało. Kolejny świetny rzut w wykonaniu Szeji, no kontroluje ten pojedynek. No i już próba przejścia do pozycji bocznej, na razie jeszcze wyblokowana przez nogi Dominiki Rybak. Utknęła w półgardzie, ale wydaje się, że to jest sytuacja chwilowa, patrząc na to, jak układa swoje ciało Szeja. Za moment tę prawą nogę powinno udać się wyrwać z uchwytu przeciwniczki. Tak jest, tak jak czyni to teraz. Tylko stopa już pozostała między nogami rywalki. Bardzo niewygodna pozycja Dominiki teraz. Nie jest to duszenie, ale taka wygięta głowa, tak, zdecydowanie nie jest przyjemna. A już teraz poddusza Szeja, potem gdzieś obija Dominikę Rybak. Sprytnie teraz próbowała odwrócić pozycję w tym parterze, zmienić stronę. Natomiast jest ryzyko cały czas utraty tej pozycji z góry. No tak, zaraz Szeja może wylądować na plecach, ale myślę, że przełamie to właśnie tak, jak teraz tutaj się dzieje. No to może poddanie z pleców. Co wymyśli Dominika? No, patrząc na historię tego pojedynku i poprzednie rundy, to ciężko, tak. Ciężko myśleć pozytywnie o tym starciu i o tym, co wydarzy się za moment. Natomiast ja uważam, że Szeja powinna zaryzykować, ma już tak bardzo ten pojedynek w garści, jeżeli chodzi o punkty, że mogłaby tutaj spróbować pokusić się o jakąś dźwignię czy o mocne ciosy z góry, nawet kwestią tego, że mogłaby stracić pozycję. Walczy, walczy z pleców, próbuje króciutkimi ciosami uprzykrzać życie rywalce z góry. Tak, trzeba podkreślić, że Dominika Rybak bardzo charakternie tutaj walczy do końca, próbuje gdzieś przetoczeń, próbuje gdzieś oddawać z tej pozycji. Natomiast myślę, że została nam minuta i chyba tak do końca tego pojedynku będzie to wyglądało. No, gdyby ktoś teraz postawił na zwycięstwo Dominiki Rybak i wyczarowałby jakieś poddanie z pleców, to naprawdę można zgarnąć konkretną sumkę. 50 sekund już do zakończenia trzeciej rundy, w konsekwencji do zakończenia tego pojedynku. Nie zmienia się nic tak naprawdę od pierwszego rzutu w pierwszej rundzie. Pełna dominacja, kontrola, metodyka walki po stronie Szeji. Gdzieś teraz po trójkąt może idzie Dominika Rybak, czy jest to wygra trójkąt? Wygra KLM! I dodatkowo ciągnie rękę, czy będziemy mieli balachę, czy ja dobrze widzę? Nie, 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 na razie zostaje w tym pojedynku, walczy. 20 sekund, jest niebezpiecznie, ale już wyrwała nogę. Nie, nie, nie. Wydaje się, że nie. Już ten łokieć jest poza linią bioder. Mam takie wrażenie, że będzie ciężko. Jeszcze wpycha teraz rywalkę w siatkę. Zabraknie miejsca, ale to była fantastyczna próba. Ale zerwała się na koniec Dominika Rybak. No właśnie, no, Maciej Jasnowidzu. To był niesamowity game changer. W pewnym momencie wydawało nam się, że się uda. To 10% dla mnie. No i koniec tego pojedynku. Szeja bardzo dobrze rozpracowała Dominikę Rybak. Świetny game plan. W każdej rundzie poszła po obalenie. Daje Claudia Szeja Kołodziejczyk.